Na policyjnej mapie zobaczymy nie tylko miejsca wypadków drogowych, ale również ich tragiczny bilans. Według stanu na wtorkowe popołudnie od początku wakacji doszło w naszym kraju do 328 wypadków, śmierć w nich poniosło 270 osób. To nie tylko kierowcy samochodów i ich pasażerowie, ale również motocykliści, rowerzyści i piesi. Mapa aktualizowana jest codziennie na podstawie policyjnych raportów z komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych. W naszym regionie od początku wakacji doszło do dwóch wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W jednym zginął motocyklista, w drugim ojciec z córką. Podobną mapę policja uruchomiła już w ubiegłe wakacje. Ponieważ była ona chętnie obserwowana przez użytkowników dróg, aktualizowana jest również w to lato. Informacje o liczbie i skutkach wypadków mają sprawić, że kierowcy będą poruszać się po drogach bezpieczniej. Policja przypomina także, by podczas jazdy przestrzegać limitów dozwolonej prędkości, dostosować się do warunków atmosferycznych, nie wyprzedzać w okolicach przejść dla pieszych, nie rozmawiać przez telefon podczas prowadzenia pojazdu i robić przerwy w czasie kilkugodzinnej podróży.